6 lipca odbyły się pierwsze plenerowe zajęcia plastyczne organizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w ramach akcji Wakacje z Kulturą. Dzieci na świeżym powietrzu na placu za Domem Kultury pod okiem instruktora Elżbiety Chorąży malowały piękne letnie łąki. Bardzo fajne były zajęcia, bardzo fajnie się bawiłam. Narysowałam kwiatki, dwa drzewa, słońce, niebo, chmurki, dwie pszczółki, jedyną biedronkę. Rysowałem różne rzeczy, łąkę, kwiatki. Mi się podobało. Było fajnie. Narysowałam łąkę. I co na twojej łące się znalazło? Drzewo, krzaki i tęcza. Bardzo fajnie. Rysowaliśmy z pasteli i bardzo mi się podobało. Zajęcia były bardzo fajne. Rysowaliśmy łąkę i narysowałam dużo kwiatków, drzew i różnych zwierząt. Rysowałam tam bociana, drzewo, żabkę, muchę i kilka ptaszków. Było bardzo fajnie, poznałam nowe koleżanki i narysowałam łąkę z kwiatami, drzewa i wiewiórkę, różne zwierzęta. Dzieci podczas zajęć doskonale się bawiły, a swoje prace tworzyły z wielkim zaangażowaniem. Mali artyści wzajemnie się inspirowali i pomagali sobie. Dzięki plenerowym zajęciom plastycznym dzieci nie tylko spędziły czas kreatywnie na świeżym powietrzu, ale nawiązały również nowe przyjaźnie. Kolejne zajęcia zaplanowano na 13 lipca.